Angelika Bednarska, witam Państwa. Pogodę nad Polską kształtować będzie obszar podwyższonego ciśnienia. Do naszego kraju napływa ciepła i wilgotna masa powietrza, także koniec weekendu w naszym regionie będzie bardzo pogodny i bez opadów. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Tej nocy na wschodzie i zachodzie naszego kraju zachmurzenie będzie duże i umiarkowane. Na pozostałym obszarze niewiele chmur. Opady deszczu pojawią się na Mazurach oraz na Podlasiu. Słaby wiatr powieje z kierunków zmiennych, a o poranku w części północnej przewidywane są lokalne mgły. Na termometrach 14 stopni w Gdańsku, po 12 stopni w centrum kraju i do 11-13 stopni w regionach południowych. Przed południem, jak również w godzinach popołudniowych, na wschodzie zachmurzenie będzie duże wraz z opadami deszczu, a na pozostałym obszarze bardzo pogodnie i słonecznie. Na termometrach 20 stopni w Gdańsku, po 23 stopnie w regionach centralnych i do 22-23 stopni w regionach południowych. Słaby wiatr powieje z kierunków zmiennych. Wieczór i pierwsza część nocy w naszym regionie z zachmurzeniem umiarkowanym. W części północno-wschodniej pojawią się przelotne opady deszczu. Druga część nocy również pochmurna, ale już bez opadów. Na termometrach od 11 do 12 stopni Celsjusza. Słaby wiatr wieje z kierunków zmiennych. O poranku w części północnej naszego regionu przewidywane są lokalne mgły. Przed południem na niebie sporo chmur, po południu rozpogodzi się, a będą miejsca, gdzie niebo będzie zupełnie bezchmurne. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 22 do 23 stopni. Nastąpią wahania ciśnienia, na barometrach w południe 1014 hektopaskali. A spójrzmy, co przyniosą kolejne dni. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Wieczorem duże, ale bez opadów. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 25 stopni. We wtorek pochmurno, okresowe opady deszczu lub mrzawki. W nocy 14-16 stopni, a w ciągu dnia do 24. Środa będzie pogodna, w ciągu dnia letnia aura do 26 stopni. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.